Otwieram posiedzenie zespołu parlamentarnego do spraw zbadania katastrofy smoleńskiej, katastrofy rządowego samolotu Tu-154 z panem prezydentem na pokładzie oraz częścią polskiej elity, który został zniszczony nad Smoleńskiem 10 kwietnia 2010 roku. Dzisiejsze posiedzenie ma charakter szczególny ze względu na szereg okoliczności. Przede wszystkim na to, że odbywa się blisko w miesiąc po tragedii donieckiej. Po tragedii donieckiej, w której ci sami sprawcy zestrzelili samolot z 300 niewinnymi osobami, głównie obywatelami Holandii, Australii, Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych. Chciałbym poprosić wszystkich, żebyśmy uczcili ich pamięć minutą ciszy. Dziękuję bardzo. Witam przede wszystkim rodziny smoleńskie, wszystkich z Państwa, którzy znaleźli dzisiaj czas i możliwość uczestniczenia w naszym posiedzeniu. Przede wszystkim bardzo się cieszę z obecności pani generałowej Błasik. Bardzo mi miło, że pani generałowa znalazła czas. Widziałem na sali pana Mylaka. Bardzo się cieszę, że pan także mógł dzisiaj znaleźć chwilę czasu. Wszystkich tych, których bliscy polegli nad Smoleńskiem, serdecznie witam i dziękuję za obecność. Członków zespołu parlamentarnego, wszystkich gości, ale nie ukrywam, że szczególną radość mamy przywitać dzisiaj jednego z najwybitniejszych polskich uczonych i głównego eksperta zespołu parlamentarnego, pana profesora Wiesława Biniendę, który, jak państwo wiecie, został włączony ostatnio do zespołu doradców prezydenta Stanów Zjednoczonych, co jest jego olbrzymim sukcesem, wynikiem olbrzymiej, długo, wieloletniej pracy jego zespołu w Uniwersytetu w Akron. Tego samego uniwersytetu, który, jak państwo może pamiętacie, przez niektóre media, niektórych tak zwanych ekspertów, nazywany był, szkołą średnią? Jakoś tak, coś takiego. Jakim prowincjonalnym uniwersytetem o nieznanej renomie. No więc ten właśnie prowincjonalny uniwersytet dał Stanom Zjednoczonym jednego z głównych doradców prezydenta, a nam jednego z głównych ekspertów w sprawie dramatu smoleńskiego. Panie profesorze, serdeczne podziękowania i gratulacje za wszystko, co pan robi dla Stanów Zjednoczonych i dla Polski przede wszystkim. I dla Polski. Bardzo za to serdecznie dziękujemy. Mam zaszczyt powitać także pana, który reprezentuje tak samo Polskę, jak i Holandię. Bardzo proszę, gdyby pan mógł przedstawić w dwóch słowach dotychczasowy dorobek. Pan jest reżyserem, aktorem, Holendrem i Polakiem równocześnie, a człowiekiem, który oddał dużą część swojego życia Polsce, ale ciągle tkwi korzeniami w Holandii i dzisiaj powie dwa słowa o stanowisku Holendrów wobec dramatu, jaki ich spotkał. Witam, nazywam się Redbath Klinstra, urodziłem się w Amsterdamie, w Holandii. Po maturze przyjechałem do Polski
studiować w obecnie nazywanej Akademii Teatralnej i od tego czasu mieszkam i żyję w Polsce i dla Polski. Bardzo dziękujemy, że pan Redbath Klinstra dzisiaj się zdecydował i znalazł czas z nami spotkać i przede wszystkim powiedzieć o dramacie holenderskim. Witam także z najwyższym podziękowaniem i radością naukowców z Akademickiego Klubu Obywatelskiego w Poznaniu i w Krakowie. Bardzo się cieszę, że panowie profesorowie znaleźli dzisiaj czas i możliwość, aby z nami się spotkać. To jest fenomen, który zaprzecza tezie, jaką próbuje się w Polsce ukuć, iż naukowcy są ludźmi, którzy zostawiają sumienie i patriotyzm za drzwiami swoich laboratoriów i swoich miejsc pracy. Tak na szczęście w Polsce nie jest. Dziękujemy panom najmocniej za wszystko, co robicie dla Polski. I witam państwa wszystkich. Będą też z nami przez media elektroniczne profesorowie Nowaczyk, pan inżynier Binienda, pan inżynier Szuladziński, pan doktor inżynier Gajewski z Australii, Kanady i Stanów Zjednoczonych, którzy także przedstawią swoje spostrzeżenia na temat porównania obu dramatów, porównania obu tragedii, a porównania przebiegu wydarzeń od strony technicznej, od strony naukowej, przebiegu wydarzeń, które miały miejsce 10 kwietnia i które miały miejsce później nad Smoleńskim, i które miały miejsce później nad Donieckiem. Ale przedtem poproszę pana Misiewicza o przedstawienie krótkiej prezentacji autorstwa zespołu parlamentarnego, która zestawia podobieństwa i różnice. Nie da się ukryć, że podobieństwa występują głównie w zachowaniu Federacji Rosyjskiej, w zachowaniu tych, którzy do tych tragedii doprowadzili, a różnice widać w reakcji rządów, w reakcji mediów, w reakcji opinii publicznej. Warto to prześledzić i warto nad tym się głęboko zastanowić, bo brak właściwej reakcji rządu po 10 kwietnia, brak właściwej reakcji wielkich mediów po 10 kwietnia przyczynił się do tego, że 300 osób musiało ponieść śmierć później nad Donieckiem. Miejmy świadomość, że to zagrożenie wciąż trwa. I jeżeli nie powiemy prawdy i nie zanalizujemy do końca zbrodni smoleńskiej, to takie sytuacje mogą się powtarzać. Z tego musimy sobie zdać świadomość. Bardzo proszę pana Misiewicza o przedstawienie tej prezentacji. Dziękuję panie przewodniczący, szanowni państwo. Prezentacja jest podzielona na 2010 rok, informacje przy podobieństwach i różnicach, i tak samo na 2014, czyli na katastrofę Tu-154M i zestrzelenie malezyjskiego Boeinga. Moskwa kieruje, 2010 rok. Cały proces podejścia do lotniska Smoleńsk-Siewierny Tu-154 był kierowany z Moskwy pod kontrolą generała Władimira Benediktowa z Centrum Dowodzenia o kryptonimie Logika, który bezpośrednio wydawał rozkazy pułkownikowi Krasnokuckiemu i majorowi Plusninowi. Kontrolerów na Siewiernym wprost poinformowano, że lotem polskiego samolotu z prezydentem RP na pokładzie, i tu cytat, kieruje Moskwa. I to właśnie Moskwa, generał Benediktow, nie zgodziła się na zamknięcie lotniska i odesłanie samolotu na zapasowe lotnisko. To generał Benediktow za pośrednictwem Krasnokuckiego wydał rozkaz sprowadzać do 100 metrów i bez gadania. To Moskwa odpowiedzialna jest także za fałszywe dane świadomie przekazywane przez Plusnina załodze Tu-154 dotyczące widoczności, wysokości lotu i kursu.
i rok 2014. Prorosyjscy bojownicy i operatorzy rosyjskiego systemu rakietowego Buk, którym zestrzelono malezyjski samolot, bezpośrednio przed zamachem informowali swoich przełożonych o sytuacji i prosili o rozkazy. Ich wojskowi przełożeni uzyskiwali te rozkazy lub ich akceptację na wyższych szczeblach hierarchii wojskowej. Ostatecznie wydano rozkaz zestrzelić obiekt. I tutaj są na to dowody. 2010 rok. Fragment transkrypcji rozmów telefonicznych na wieży kontroli lotów w Smoleńsku. Informacja o tym, że Moskwa kieruje lotem polskiego samolotu. Fragment transkrypcji rozmów na wieży kontroli lotów w Smoleńsku. Krasnokutski. Doprowadzamy do 100 metrów. 100 metrów i bez gadania. I rozmowy opublikowane przez Służbę Bezpieczeństwa Ukrainy. 2014 rok. Najemnik. Ptaszek poleciał do was. Na razie jeden. Pytanie. Zwiadowczy. Czy duży? Nie widać przez chmury, bardzo wysoko leci. Dobra, zrozumiałem, przyjąłem. Dodaję do stojących obok. Zgłoście górze. Siergiej Nikołajewicz, oficer wywiadu Federacji Rosyjskiej. Gdzie mamy załadować tę ślicznotkę, Nikołajewicz? Którą, tę ślicznotkę? Tak, tak, Bóg. Nie chowaj jej nigdzie. Pojedzie tam teraz. Zrozumiałeś? I ostatni fragment. Według telewizji to rzekomo AN-26, ukraiński transportowy, ale mówią, że napisano na nim linie lotnicze malezyjskie. Co on robił na terenie Ukrainy? Zapytał separatysta. To znaczy, że przewoził szpiegów. Nie ma po co tu latać. Teraz jest wojna, wyjaśnił Kozicyn. Moskwa zaprzecza faktom. 2010 rok. Od samego początku Rosja oskarżyła polskich pilotów, a także generała Błasika i prezydenta Kaczyńskiego. Mówiono i pisano o czterech podejściach: nieznajomości rosyjskiego, braku doświadczenia przez pilotów, a nawet o chaosie i pijaństwie na pokładzie. Samolot miał się rozbić o radiolatarnię, brzozę lub wywrócić do góry kołami po uderzeniu w ziemię. Dla ukrycia prawdy niszczono dowody, fałszowano sekcje zwłok, ekspertyzy dotyczące materiałów wybuchowych i odczyty zapisów czarnych skrzynek. Zmuszano świadków do fałszywych zeznań. Do dziś Moskwa przetrzymuje kluczowe dowody stanowiące polską własność i oskarża pilotów o tragedię, której sama jest winna. Niżej zdjęcie, jak rosyjski żołnierz wybija okna we wraku Tu-154. I rok 2014. Strona rosyjska nie przyznała się do udzielenia pomocy bojownikom, w tym przekazania zestawów rakietowych Buk. To oficerowie rosyjscy obsługiwali rakiety, które zestrzeliły malezyjski samolot. Rosja próbowała zrzucić odpowiedzialność za katastrofę na państwa inne, zwłaszcza na Ukrainę. W pierwszych godzinach po zestrzeleniu malezyjskiego samolotu Putin oskarżał Ukrainę za tragedię, bo doszło do niej na ukraińskim terytorium. Rosyjskie dezinformacje, fałsze i kłamstwa. 2010 rok. Rosja, rząd Donalda Tuska i przychylne mu w Polsce media lansowały kłamliwą wersję katastrofy, oskarżając o nią polskich pilotów, powtarzając m.in. tezy o pijanym generale Błasiku, błędach pilotów czy naciskach prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na załogę samolotu. Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski już w pierwszych minutach po katastrofie oskarżał polskich pilotów o spowodowanie katastrofy. Z tych kłamstw nie wycofał się do dnia dzisiejszego. Uruchomiono rosyjską agenturę wpływu, promującą rosyjską wersję wydarzeń. 2014 rok. Rosja promowała własną wersję wydarzeń, korzystną dla Moskwy. O zamach oskarżała inne państwa, przedstawiała fałszywe teorie, na przykład, że za zestrzelenie odpowiedzialna jest Ukraina, bo stało się to na jej terytorium. Tutaj mamy dowody z 2010 roku, z Twittera, Radosław Sikorski. Latanie poniżej płyty lotniska generalnie nazwałbym błędem w pilotażu. Pułkownik Edmund Klik, były polski akredytowany przymak. Generał Błasik był w kokpicie. Takie są fakty podane przez Rosjan. To oni prowadzili analizy, to oni widzieli, gdzie było ciało. Uznała to także komisja Millera. Nie mam powodów w to wątpić. I rok 2014. Prokremlowska Rosja 24 spekuluje, że pasażerowie lotu MH17 nie żyli już przed uderzeniem. Rosyjski serwis Politrus twierdzi, że trajektoria lotu została specjalnie zmodyfikowana, by samolot przeleciał nad strefą walk. Oskarżał o to Polaków, psy Białego Domu. Rosyjska agencja prasowa Interfax twierdziła, że samolot przez pomyłkę mogły strącić ukraińskie wojska. Prawdziwym celem miał być samolot prezydenta Rosji. Agencja twierdziła, że loty obu maszyn przecinały się nad terytorium Polski. Kradzieże i niszczenie dowodów przez Moskwę. 2010 rok. Rząd Donalda Tuska zaakceptował i tolerował niszczenie dowodów na miejscu katastrofy. Strona rosyjska przejęła aparaty fotograficzne, kamery, telefony, laptopy, karty pamięci oraz inne środki łączności potrzebne do dokumentowania przebiegu zdarzeń z 10 kwietnia 2010 roku. Rosja nie przekazała wraku i czarnych skrzynek.
W 2013 roku skazano 4 Rosjan za kradzież pieniędzy z kart bankowych sekretarza Generalnego Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa Andrzeja Przewoźnika. Dowód osobisty wiceministra kultury i dziedzictwa narodowego Tomasza Merty został zniszczony, nadpalony, przed wydaniem go rodzinie. I rok 2014. Na miejscu zestrzelenia w dalszym ciągu znajdują się rzeczy ofiar. Mienie ofiar jest kradzione. Prorosyjscy separatyści planowali usunąć ciała i wszystkie pozostałości po ofiarach z okolic Grabowa, gdzie zestrzelony został samolot. Rozważano również przekazanie czarnych skrzynek do Moskwy. Z informacji serwisu news24.com wynika, że żona jednej z ofiar zestrzelonego Boeinga była zmuszona anulować jego karty kredytowe, gdy okazało się, że ktoś używa ich na terytorium Ukrainy. The Daily Mail podał, że wdowa odkryła, że po zestrzeleniu samolotu ktoś używa jego kart kredytowych. A na zdjęciu jeden z separatystów trzymający w ręku obrączki, wyciągający z jakiejś torby. Profanowanie ciał ofiar. 2010 rok. Rząd Donalda Tuska poddał się rosyjskiemu dyktatowi i zaakceptował przejęcie ciał ofiar. Ministrowie rządu Donalda Tuska, Ewa Kopacz i Tomasz Arabski, nie pozwalali otwierać trumien z ciałami ofiar. Rosja wzięła pełną odpowiedzialność za identyfikację, sekcję zwłok polskich ofiar. Działanie strony rosyjskiej utrudniało, opóźniało lub uniemożliwiało identyfikację ofiar. Brakuje dokumentacji sekcyjnej. Zamieniono ciała ofiar w trumnach, na przykład założycielki Solidarności Świętej Pamięci Anny Walentynowicz. Ciała były obiektami zamierzonych profanacji. Ciała ofiar traktowano bez należytego szacunku, okradano je. Sfałszowano akty zgonów. I rok 2014. Strona rosyjska po zdarzeniu próbowała przejąć pełną kontrolę nad procesem identyfikacji ciał i sekcji zwłok. Przeciągano w czasie wydanie ciał ofiar. Ciała ofiar traktowano bez należytego szacunku, okradano je. Działanie strony rosyjskiej utrudniało, opóźniało lub uniemożliwiało identyfikację ofiar. Pełna identyfikacja odbywa się w Holandii przy udziale zachodnich specjalistów. Pogrzeby mają odbyć się po identyfikacji w Holandii. Przedstawiciel misji OBWE na Ukrainie, Michael Bociurkiew, oświadczył we wtorek, że na miejscu katastrofy nadal są ludzkie szczątki. Na miejscu zaobserwowaliśmy mniejsze ludzkie fragmenty. Fragmenty ludzkich szczątków, powiedział Bociurkiew. Wcześniej obserwatorzy przeprowadzili inspekcję miejsca katastrofy. Obserwatorzy widzieli pozostawiony worek z ludzkimi szczątkami. Także malezyjscy eksperci mówią, że odór na miejscu wskazuje na obecność ciał ofiar. Próba przejęcia śledztwa przez MAK. 2010 rok. Rząd Donalda Tuska przyjął propozycję Moskwy badania katastrofy przez MAK na podstawie załącznika 13 do konwencji chicagowskiej. Rząd Donalda Tuska odrzucił możliwość zastosowania porozumienia polsko-rosyjskiego z 1993 roku, oddając tym samym całość śledztwa w ręce Rosjan. Zaraz po katastrofie zastępca polskiego ambasadora wystąpił z notą dyplomatyczną o zachowanie eksterytorialności wraku Tu-154. Rosja uniemożliwiła polskim ekspertom oblotu lotniska w Smoleńsku. W następnych tygodniach Rosjanie niszczyli dowody, zalali betonem teren katastrofy, wpuszczali na teren katastrofy osoby postronne. 2014 rok. Przedstawiciele rosyjskiej administracji oraz prorosyjscy separatyści stojący za zestrzeleniem malezyjskiego Boeinga dążyli do powierzenia śledztwa MAK. Strona Doniecka nie zabezpieczyła miejsca katastrofy, dopuściła osoby postronne, utrudniała dostęp międzynarodowych ekspertów i nie reagowała na przypadki kradzieży ofiar katastrofy. Ostatecznie pod naciskiem rządów zachodnich powstała komisja międzynarodowa, która przejęła część dowodów. Tutaj również dowody. 2010 rok, fragment wywiadu z pułkownikiem Edmundem Klichem, byłym akredytowanym polskim przy MAK. Morozow do mnie dzwonił, poinformował, że doszło do katastrofy. Rozbił się tu pole z prezydentem i on widzi, że jedynym dokumentem, który obydwa nasze państwa mają podpisany i według którego można procedować, jest konwencja chicagowska i załącznik 13. Roman Kuźniar, doradca prezydenta Komorowskiego. Ten wrak musi tam pozostać, zgodnie z prawem międzynarodowym, do momentu zakończenia śledztwa. Jego sprawa ma charakter raczej symboliczny, emocjonalny. To, że jest tam, nie ma wpływu na wyjaśnienie przyczyn tej katastrofy. I rok 2014. Andrzej Purgin, pierwszy wicepremier samozwańczej Donieckiej Republiki Ludowej. Czarne skrzynki zostaną przekazane na ekspertyzę do rosyjskiego międzypaństwowego komitetu. Najpewniej przekażemy czarne skrzynki do MAK, do Moskwy. Pracują tam eksperci najwyższej klasy, którzy będą mogli dokładnie ustalić przyczynę katastrofy. Chociaż i tak jest ona jasna. I wypowiedź Macieja Laska. Jeżeli nie została wypowiedziana umowa, to MAK powinien badać tę katastrofę. Oczywiście chodzi o katastrofę malezyjskiego Boeinga.
Rosyjska kampania przeciwko komisjom międzynarodowym, 2010 rok. Rząd Donalda Tuska i Rosjanie sprzeciwiali się powołaniu komisji międzynarodowej. Rosja utrudniała i uniemożliwiała polskim przedstawicielom badanie przebiegu katastrofy. Nie dopuszczono Polaków do miejsca katastrofy, nie oddano wraku i czarnych skrzynek. Nie zabezpieczono wraku Tupolewa, nie wykonano sekcji zwłok. Rosja nie przekazała czarnych skrzynek i wraku. Rosja nie realizowała wniosków strony polskiej. Rząd Donalda Tuska zaakceptował rosyjski dyktat. Rok 2014. Strona rosyjska utrudnia międzynarodowym komisjom badającym przebieg zdarzenia dostęp do miejsca katastrofy i badanie dowodów. Prorosyjscy separatyści zaminowali teren wokół miejsca katastrofy. Holandia za pośrednictwem Urzędu do Spraw Bezpieczeństwa powołała komisję międzynarodową, w skład której weszli przedstawiciele kilku krajów. Holenderski sąd natychmiast po tragedii podjął śledztwo o zbrodnię wojenną. Tutaj również dowody. 2010 rok. Fragmenty posiedzenia Rosyjskiej Państwowej Komisji do spraw ustalenia przyczyn katastrofy TU-154. Tatiana Anodina. Organy śledcze Unii Europejskiej oraz innych państw wyraziły chęć uczestnictwa w pracach Komisji Technicznej, jeżeli zaistnieje taka potrzeba. Jednak oświadczyli oni, że nie wątpią w obiektywność i profesjonalizm Komisji i specjalistów rosyjskich. Specjaliści MAK mają wielkie doświadczenie w dochodzeniach międzynarodowych. W 53 krajach prowadzono międzynarodowe śledztwa i żaden z nich nie została zakwestionowana w drodze prawnej. Edmund Klich, z tego posiedzenia również. Uważam, że przeprowadzenie śledztwa zgodnie z regułami międzynarodowymi, między innymi zasadami konwencji szikagowskiej, doprowadzi do tego, że śledztwo będzie toczyło się szybko i zostaną wykryte prawdziwe przyczyny katastrofy. Rok 2014. Jeden z liderów separatystów, Aleksander Borodaj, wykluczył rozejm, którego domagały się Waszyngton i kraje europejskie. Trudności personelu OBWE na miejscu katastrofy malezyjskiego samolotu. Nie mieli dostępu, jakiego oczekiwali. Nie mieli swobody poruszania się, której potrzebowali, by wykonywać swoją pracę. Miejsce, w którym spadł samolot, nie jest odgrodzone, powiedział agencji Reutera przewodniczący stałej rady OBWE, ambasador Szwajcarii przy tej organizacji Thomas Greminger. Wagon z rzeczami osobistymi ofiar katastrofy malezyjskiego Boeinga na wschodniej Ukrainie pozostaje w rękach prorosyjskich separatystów, którzy kontrolują miejsce tragedii, oświadczył szef Międzynarodowej Misji Poszukiwawczej. W niedzielę w godzinach popołudniowych wagon wciąż stał na stacji kolejowej w mieście Torres, w którego okolicach rozbił się w ubiegłym miesiącu zestrzelony samolot linii Malaysia Airlines. Torres jest położony w obwodzie donieckim. Fragment posiedzenia Rosyjskiej Państwowej Komisji do spraw ustalenia przyczyn katastrofy, TU-154, Ewa Kopacz. Chcielibyśmy, żeby meldując przed polskim narodem, mogliśmy z czystym sumieniem powiedzieć, że zrobiliśmy wszystko możliwe, żeby można było stuprocentowo identyfikować wszystkie ciała ofiar. Bronisław Komorowski, prezydent RP. Jestem przeciwny powołaniu Komisji Międzynarodowej, która badałaby okoliczności katastrofy smoleńskiej. Za takim pomysłem stoi brak wiary we własne państwo. Przejęcie czarnych skrzynek. 2010 rok. Czarne skrzynki zostały odnalezione i przejęte przez stronę rosyjską, natychmiast przekazane do Moskwy. Rząd Donalda Tuska zaakceptował fakt zatrzymania czarnych skrzynek przez Rosję. Minister Jerzy Miller podpisał memorandum w tej sprawie. Z powodu fałszerstw na przekazanych kopiat płyt CD polscy śledczy musieli wielokrotnie nagrywać zapis czarnych skrzynek. I rok 2014. Prorosyjscy separatyści początkowo planowali przekazać czarne skrzynki do Moskwy. Andrii, pracownik Ministerstwa Nadzwyczajnych Sytuacji Samozwańczej Donieckiej Republiki Ludowej. Cytat. Mam do was prośbę. To nie moja prośba. Nasi towarzysze z góry bardzo interesują się losem czarnych skrzynek. Mam na myśli Moskwę. Czarne skrzynki przekazał malezyjskim przedstawicielom jeden z przywódców separatystów, Aleksander Borodaj. Czarne skrzynki zostały przekazane do Wielkiej Brytanii. Poniżej zdjęcie, jak przedstawiciel malezyjskiej strony odbiera czarną skrzynkę, a po drugiej stronie Jerzy Miller, który otrzymuje tylko płytę CD. Reakcja rządów, 2010. Rząd Donalda Tuska oddał w pełni śledztwo Rosjanom i zaakceptował fałszerstwa MAK. Rząd Donalda Tuska nie zabiegał o komisję międzynarodową. Rząd Donalda Tuska i polska prokuratura przyzwolili na zmianę zeznań rosyjskich kontrolerów. Nie podjęli żadnych działań zmierzających do ścigania winnych katastrofie. Rząd Donalda Tuska nie pozwolił przeprowadzić sekcji zwłok ofiar katastrofy, a ciała ofiar pochowano w niewłaściwych grobach. I rok 2014. Rządy Holandii i Wielkiej Brytanii doprowadziły do międzynarodowej reakcji potępiającej prorosyjskich separatystów i samej Rosji. Rządy Holandii i Wielkiej Brytanii doprowadziły do powstania Komisji Międzynarodowej, nie zgadzając się na przejęcie śledztwa przez MAK. Rządy Holandii i Wielkiej Brytanii wymusiły na odpowiedzialnych za katastrofę oddanie czarnych skrzynek zestrzelonego Boeinga. Holenderski sąd natychmiast wszczął śledztwo o zbrodnię wojenną.
miejsce katastrofy, 2010 rok. Lecący na niedużej wysokości rządowy samolot Tu-154M został 10 kwietnia 2010 roku poważnie uszkodzony na skutek niewiadomego pochodzenia wewnętrznych wybuchów, co spowodowało rozerwanie konstrukcji i rozrzut drobnych fragmentów samolotu na dużym obszarze. Rok 2014. W stronę lecącego na dużej wysokości samolotu działający na terenie Ukrainy oddział dowodzony przez oficerów armii rosyjskiej wystrzelił rakietę ziemia-powietrze. Fragmenty zestrzelonego Boeinga spadły na teren o powierzchni 34 km2. Poniżej zdjęcie, po prawej stronie zdjęcie zestrzelonego Boeinga z przestrzałami, a po lewej stronie również zdjęcie z przestrzałami, to jest lewy centropłat z Tu-154M. Teraz w powiększeniu państwu. Być może dobrze powiększyć, tak, dlatego że to jest zdjęcie, którego państwo dotychczas nie mieliście możliwości oglądać, lekceważono i kwestionowano znaczenie tych zdjęć i dopiero pokazanie przestrzelin w samolocie malezyjskim uświadamia nam, co oznaczają te przestrzeliny także na samolocie polskim. Gdy pan mógł zbliżyć, bo ten centropłat wiszący. To, tak? Tak, tylko zbliży. Widać. No jak się nie da powiększyć, to trudno. O, i po lewej stronie na klapie widać przestrzeliny. To jest centropłat prawy, a przedtem jeszcze centropłat lewy, też z takimi samymi analogicznymi przestrzelinami. Ta sprawa będzie bliżej analizowana przez ekspertów zespołu, ponieważ jak się wydaje, także na innych częściach wraku są analogiczne uszkodzenia, analogiczne ślady zewnętrznego oddziaływania. Już dziękuję, panie przewodniczący. Dziękuję najmocniej. Teraz poproszę pana profesora Wiesława Biniendę. Bardzo proszę, panie profesorze. W każdym razie, czekając jeszcze, aż się komputer rozgrzeje, chciałem podziękować za przedstawienie mnie i informacje o mojej współpracy z administracją Białego Domu. No, ja jestem zawsze dumny, będąc profesorem Uniwersytetu w Akron. Myślę, że moje laboratorium jest bardzo unikalne i zapraszałem oczywiście i nadal zapraszam prokuraturę wojskową czy generalną, żeby mnie odwiedzili. Do tej pory już ponad 4 lata nie znaleźli czasu. Również zapraszałem urzędników konsulatu, też nie mieli czasu. Także myślę, że może teraz, jak już dowiedzieli się, że ten uniwersytet jest pomiędzy MIT i Berkeley, umiejscowiony przez prezydenta Obamę, to może znajdą ten czas. No, to nie będzie taką obelgą dla nich odwiedzić laboratorium 10-milionowe. Może też wydrukują resztę pana zeznań, panie profesorze. Dlatego bo w tej sprawie mają wprawę rzeczywiście w drukowaniu zeznań, które później są komentowane przez Gazetę Wyborczą. Tak, tak, no oczywiście. Te słynne paszkwile, które się ukazywały w gazetach, Gazecie Wyborczej i wszystkich innych mediach tak zwanego głównego ścieku, to mają jak najbardziej wprawę. No, chciałbym jednak zacząć od pytania, które nęka mnie od czasu, kiedy w Częstochowie amerykańskiej usłyszałem dokładne zeznania syna pani Anny Walentynowicz. Gdzie jest pani Anna Walentynowicz? Wyobraźcie sobie państwo syna, który stoi przy swojej matce nieżyjącej, leżącej i mówi, że i nie tylko on, ale również inni, którzy ją rozpoznali, że leżała tak, jakby spała.
bez jakichkolwiek widocznych uszkodzeń ciała. Rosjanin, czy to lekarz, czy to urzędnik, nie wiem, podaje jemu w tym momencie dokument, gdzie na górze tego dokumentu on widzi nazwisko, imię swojej matki, a następnie tekst po rosyjsku napisany, którego nie czyta, bo nie zna języka rosyjskiego, i urzędnik ten prosi go o podpis. On go podpisuje. Teraz, 2 lata później, okazuje się, że ten właśnie dokument przez pana Seremeta jest używany jako dowód, że on nie rozpoznał swojej matki, że, bo w tym dokumencie była opisana inna osoba. Czyli ten urzędnik stojący przy tym ciele pani Anny Wolentynowicz już miał plan. Plan, którego celem było zdobycie podpisu osoby, która nie była panią Anną Wolentynowicz, przez syna. I ten plan dalej realizowano. Ten plan to nie był efekt jakiegoś bałaganu, bo trudno, żeby to był bałagan, jeżeli razem stali przy tej osobie i w opisie mamy osobę, która nie ma głowy lub ma głowę, chociażby tyle. Gdzie jest pani Anna Wolentynowicz? Myślę, że w cywilizowanym kraju, w cywilizowanej Europie, każdy Europejczyk powinien pytać się i zadawać to pytanie, gdzie jest pani Anna Wolentynowicz? To jest niedopuszczalne, żeby ciało ofiary nie było znalezione. Do tej pory chociaż było widoczne w oczach, przy oczach ich syna w Moskwie. Czy wrzucili do dołu? Myślę, że te osoby, które uważają, że nie ma znaczenia, gdzie jest pochowana osoba bliska, powinni zastanowić się, czy woleliby, żeby pan Jaruzelski w takim dole nie wylądował i dlaczego tak bardzo walczyli, żeby on miał pogrzeb, a nie obchodzi ich, gdzie jest pani Anna Wolentynowicz. Podsumowując teraz sytuację między MH17, to są tytuły różnych mediów na zachodzie. The wires, looters stole cash, credit cards and jewelry from the MH17 crash victims. Dokładnie to samo było powiedziane tutaj w prezentacji. Kradną gotówkę, karty kredytowe i złoto. Następny. US condemns Russia over reports Moscow to send rebels more powerful rockets launchers to Ukraine rebels. To było from the Telegraph. Następny. The Russia helping rebels destroy evidence at MH17 crash site, says Ukraine. To jest The Chronicle. Tutaj mamy obszar, na jakim się rozpadł ten samolot, zdjęcie satelitarne. Ogromny obszar, bo z 10 kilometrów spadał, ponad 10 kilometrów spadał ten samolot. Rozumiem z informacji podanych, że ciała spadały osobno. Jedno z ciał wpadło do jakiejś kuchni, jakiejś osoby w budynku, czyli ten samolot musiał się rozpaść w powietrzu. Jest oczywiście bardzo dużo dezinformacji, tak jak zresztą ta dezinformacja była wpychana w czasie początków po 2010 roku. Trzeba się dlatego temu dokładnie przyglądać i poczekać na fachowców, którzy odseparują bałagan, ten śmiecie od prawdziwych ziarn informacji. Nie będę więcej tutaj mówił na temat mojego powołania. Chciałem tylko pokazać, jakie korporacje są wśród tych ekspertów, w którym ja współpracuję. Mamy takie firmy jak Northrop Grumman Corporation, Siemens Corporation, niemiecka firma, Honeywell, Alcoa Incorporation, The Dow Chemical Company, Caterpillar
i wiele, wiele innych. To są tylko przykłady. Uniwersytety, MIT, The University of Michigan, University of California, Berkeley, Georgia Tech, University of Akron. Moja uczelnia 30 tysięcy studentów, 800 naukowców. Wśród tych 800 naukowców zostali poproszeni dwóch naukowców do współpracy w tej organizacji. Ja i jeszcze mój kolega. Niedowiarkom proszę pisać do prezydenta Obamy oczywiście. Wszystko jest na White House. To jest, trzeba się szukać. Advanced Manufacturing Partnership 2.0. Jakie w tej chwili inicjatywy od ta współpraca już jest od jesieni ubiegłego roku. Polegała ona na tym, że razem z kolegami z tych uniwersytetów i z tych korporacji zastanawialiśmy się, co możemy zaproponować Białemu Domowi, aby spowodować lepszy rozwój gospodarczy Stanów Zjednoczonych. Na przykład w nauce, w rozwoju technologii w Stanach Zjednoczonych określa się poziomy gotowości do komercjalizacji od 1 do 10. 1 to są takie badania podstawowe, przeważnie naukowcy, teoretycy rozwijają nowe teorie i tego typu prace są fundowane przez National Science Foundation. Oczywiście przemysł chciałby technologie gotowe na poziomie 8, 9, 10, takie, które już można wprowadzić do produkcji. Stwierdziliśmy, że jest pewien gap, taki przestrzeń, którą trzeba wzmocnić w nauce w Stanach Zjednoczonych, żeby przyspieszyć przepływ pomysłów od tego poziomu 1 do 10. Tego typu przepływ będzie wzmocniony przy zastosowaniu całej sieci tak zwanych instytutów innowacji. Te instytuty innowacji będą budowane na przykładzie niemieckich instytutów Fraunhofer. Ze względu na to właśnie poproszono mnie, żebym odwiedził Niemcy. Parę tygodni temu byłem w Chemnitz, gdzie miałem okazję spotkać się z liderami tamtej Politechniki i tego Instytutu Fraunhofer. No ale przy okazji rozmów miałem również przyjemność przekazania im dokładnych informacji na temat katastrofy smoleńskiej. Brak tych informacji jest bardzo duży. Dlatego nawet tego typu spotkania towarzyskie bardzo dobrze można spożytkować w tym kierunku. Inną inicjatywą naszej współpracy z prezydentem, z Białym Domem, jest utworzenie tak zwanej ścieżki numerycznej rozwoju. Chodzi tu o to, że każdy pomysł od początku, na przykład jeżeli chodzi o samolot, o system tak skomplikowany jak samolot, on ma wiele podzespołów i wielu kooperantów. I ci kooperanci wyprodukowują te podzespoły. Chodzi o to, żeby wszystkie informacje były numerycznie przesyłane razem z półproduktem czy z podzespołem w ten sposób, żeby dobre pomysły, dobre rozwiązania biznesowe były dostępne dla całej reszty współpracowników tej inwestycji. To takie dwa przykłady. Jeżeli chodzi o Smoleńsk, to chciałbym tutaj pokazać taki dokument, który przy każdej okazji przekazujemy w Stanach Zjednoczonych. Jest to 36 stron w języku angielskim, który to dokument dokładnie podsumowuje stan na dzisiaj, jeżeli chodzi o nasze współpracę z zespołem parlamentarnym. Chciałbym również pokazać najnowsze dokumenty
z drugiej konferencji smoleńskiej, która właśnie została opublikowana przez profesora Witakowskiego. Bardzo dobry zestaw artykułów. Polecam wszystkim do studiowania i rozszerzenia swojej wiedzy. Przypominam też również, że 20 października w tego roku odbędzie się trzecia konferencja smoleńska organizowana społecznie pod kierownictwem doktora Witakowskiego. A może tylko nad tym się zatrzymam. Tutaj jest po lewej stronie widać zdjęcie z mojego laboratorium z działem gazowo-próżniowym, który jest w stanie rozpędzić tak zwany tekst, po prostu próbkę materiału, czy próbkę, którą chcemy zmierzyć, do prędkości dźwięku. W tym wypadku postanowiłem rozpędzać taką puszkę, jaką widać po lewej stronie. Jest ona zrobiona z dur aluminium, dokładnie takiego, jakim jest zbudowane poszycie samolotu Du-154M. Rozpędzałem do prędkości samolotu, 2 razy prędkość samolotu, 3 razy prędkość samolotu i 4 razy prędkość samolotu. Tutaj obok właśnie jest przykład, jak się rozbija ta puszka pod uderzeniem z 4 prędkościami samolotu Tu-154M. Co widzimy, że nawet przy tak dużej prędkości ten materiał się gnie, zwija, ale nie rozpryskuje na drobne szczątki. Wiemy natomiast z pracy archeologów, że w rejonie upadku tego samolotu w Smoleńsku oszacowali na 60 tysięcy małych fragmentów rozprysniętych jak kawałki szkła w tym rejonie, a przecież znajdowano również fragmenty 40 metrów przed feralną brzozą i na całej drodze do upadku. To doświadczenie, to nie są obliczenia, to jest eksperyment. To nie jest, że Binienda zrobił jakieś założenia, to jest czyste zachowanie się eksperymentalne, które każdy widzi i nawet bez przygotowania technicznego może ocenić. Ten materiał jest plastyczny, to nie jest materiał kruchy, nie rozbija się na fragmenty, nawet przy prędkości 4-krotnie większej, jeżeli chodzi o porównywalność z prędkością samolotu. Myślę, że na tym zakończę. Dziękuję. Bardzo, bardzo dziękuję, panie profesorze. Myślę, że wyrażę wszystkich opinię, raz jeszcze panu gratulując, ale też, panie profesorze, ale też wyrażając nadzieję, że pana nowa funkcja zostanie także spożytkowana w tym kierunku, by opinia międzynarodowa, także opinia naukowa w Stanach Zjednoczonych, także opinia związana z administracją Białego Domu, a uświadomiła sobie, jak ważne dla pokoju, ale i bezpieczeństwa międzynarodowego, jest wyjaśnienie zbrodni smoleńskiej. A liczymy na to, że będzie pan dobrym i skutecznym ambasadorem tej konieczności wyjaśnienia sprawy tej zbrodni. Pozwolę sobie w takim razie dodać, że następnego dnia po zestrzeleniu samolotu MH17 CNN skontaktowało się z nami i żona mogła przekazać im ten właśnie dokument, który pokazywałem tutaj. Także pracujemy nad tym. Dziękuję. Bardzo, bardzo dziękuję. Bardzo pani Marii Szonert-Binienda też proszę przyjąć podziękowania za pracę, którą pani włożyła. I za taki upór, w którym pani nam tutaj pokazuje, jak rzeczywiście skutecznie można upowszechniać tę wiedzę i sprawiać, by opinia międzynarodowa się zapoznawała z prawdziwymi faktami. Bardzo serdecznie dziękujemy za to.